Cześć, witajcie w moim nowym filmie. Tak jak obiecałam, przychodzę dzisiaj do Was z filmem Pytania i Odpowiedzi i bez zbędnego przedłużania już przechodzę do pytań, bo jest ich trochę i nie wiem, czy się po prostu nie rozgadam jak zwykle. Więc zaczynamy od pierwszego pytania. Zadała je Anna S. Czy tęsknisz za polską rodziną? Oczywiście, że tęsknię. Myślę, że tak jak każda osoba, która znajduje się daleko od swojej rodziny, tęsknię za nią. Co nie oznacza, że no nie akceptuję tego faktu, że żyję daleko od mojej polskiej rodziny i nie jestem w stanie widzieć ich tak często, jakbym chciała. I kolejne pytanie od Anny to, czy bierzecie pod uwagę przeprowadzkę do Polski? Nie, nie bierzemy pod uwagę absolutnie przeprowadzki do Polski, dlatego że, już to wiele razy powtarzałam, mój mąż ma pracę tutaj, ma bardzo dobrą pracę tutaj, na tyle dobrą, że możemy żyć w miarę dobrze i na stabilnym poziomie. Natomiast z Polską, Polska nigdy nie oferowała nam takiej pracy i takiego życia, jakie mamy tutaj. O, może to w ten sposób powiem, więc nie, nie bierzemy pod uwagę przeprowadzki jak na razie. Jest nam tutaj dobrze. Oczywiście jak wszyscy zmagamy się z różnymi problemami obecnie, jak wiecie, w Turcji nie jest najlepiej pod względem ekonomicznym, ale mamy o tyle dobrą sytuację, że jako pracownik państwowy mój mąż zarabia na tyle dobrze, że nas takie rzeczy niezbyt dotykają, że to tak określę. Więc mamy stabilność ekonomiczną, mamy pewność zarobku i absolutnie nie ryzykowalibyśmy przeprowadzką do Polski. W sumie nawet nie mamy żadnych innych powodów. Nikt nas nie prześladuje, nikt nam nie robi przykrości i tak dalej, więc absolutnie nie myślimy o tym. Kolejne pytanie jest od Iwony. Jak byś się czuła, gdybyście musieli w związku z męża pracą przeprowadzić się i żyć na przykład na północnym wschodzie Turcji? Diametralne przestawienie się do życia w kulturze, bardziej muzułmańskiej. Piękne krajobrazy, przyroda i tak dalej. Ale brak cywilizacji, do której jesteś przyzwyczajona. Jakbym się czuła? Słuchajcie, tutaj wyjaśnię taką sytuację, że kiedy mój mąż decydował się na pracę, na swoją pracę, to obydwoje rozważaliśmy za i przeciw i mój mąż miał, ja już wcześniej wspominałam o tym chyba w filmie o naszej historii, jak się poznaliśmy i jak to się stało, że jesteśmy razem. Więc jeżeli nie oglądaliście, to możecie gdzieś tutaj sobie, pojawi się link gdzieś tutaj na górze i możecie obejrzeć. Mój mąż miał jeszcze jedną opcję, wyjazdu do Chin na kilka lat, tam skończenie studiów i potem miał zostać wykładowcą na jednej z uczelni w Turcji. Ta posada miała na niego czekać. Więc tak naprawdę mieliśmy do wyboru jedno i drugie. I ja wiedziałam od początku, tak samo jak mój mąż, że jego praca wiąże się z rotacją, z tym, że co parę lat prawdopodobnie będziemy musieli się przeprowadzać. Prawdopodobnie mówię, bo wspomniałam już o tym, o tej rotacji, jak to wygląda w filmie o pracy. Znowu tutaj gdzieś wam się link powinien pojawić. Jeżeli spełnicie pewne warunki, a jest je trudno spełnić, to możecie zostać w danym miejscu, albo po prostu zmieni się prawo i coś zmienią i nie wiem, wydłużą pobyt i tak dalej. Na chwilę obecną nic takiego się nie zapowiada, więc prawdopodobnie po Mersin, czyli za około 2 lata, będziemy musieli się przeprowadzić do nowego miejsca. Prawdopodobnie będzie to wschód, w dużym prawdopodobieństwie, bo z reguły tak jest. Jeżeli się gdzieś mieszka w bardzo dobrym miejscu, no to potem cię rzucają do takiego niezbyt ciekawego, więc możemy tak naprawdę trafić na totalny wschód. Jakbym się z tym czuła? No nie byłabym zaskoczona, tak? To nie byłoby dla mnie zaskoczenie. Nie byłabym też zirytowana, zdenerwowana i tak dalej, no bo wiedziałam, na co się piszemy, kiedy oboje decydowaliśmy się, że mój mąż podejmie tą, a nie inną pracę. I no jakbym się czuła? Myślę, że bym się przyzwyczaiła do tego. No człowiek musi się przyzwyczaić. Nie my pierwsi i nie ostatni, którzy trafiają do takiego miejsca i muszą tam mieszkać. Wbrew pozorom, to nie jest tylko trudne dla mnie, dla Polki, ale też dla wielu ludzi z zachodu Turcji. Dla nich to też jest tak samo abstrakcyjne miejsce do zamieszkania jak dla nas, więc no po prostu musiałabym się przyzwyczaić i jakbym się z tym czuła, no po prostu bym wiedziała, że tam zostaniemy 3-4 lata i potem przeprowadzimy się w inne miejsce, więc z musu bym tam mieszkała. Na pewno starałabym się czerpać z tego czasu
i z tego miejsca tyle, ile mogę, czyli chciałabym zobaczyć, jak tam ludzie mieszkają, chciałabym zwiedzić różne miejsca, które tam się znajdują. Ogólnie wschód Turcji jest bardzo dobry, jeżeli chodzi o takie zwiedzanie. Jest wiele ciekawych miejsc. Sami widzicie na filmach Magdy, że tam jest mnóstwo bardzo ciekawych, historycznych, biblijnych miejsc, więc ja bym tam po prostu chyba zwiedzała i bym się na tym skupiła i po prostu na życiu, wiecie. Więc no nie czułabym się jakoś chyba z tym źle. Okej, lecimy dalej. Pytanie od Leila 270393. Turecka herbata czy turecka kawa? Oczywiście odpowiedź jest prosta, turecka herbata. Ja sobie nie wyobrażam nie pić tureckiej herbaty. Bez tureckiej kawy absolutnie przeżyję. Kolejne pytanie od Nika XYZ. Jakie twoim subiektywnym okiem są różnice między traktowaniem kobiety przez faceta z Polski, a faceta z Turcji? Chodzi mi tutaj o relacje w związku, a pytam, gdyż sama z autopsji widzę różnicę i jestem ciekawa twojego zdania. Wiecie co, ja nie dostrzegam jakichś ogromnych różnic, jeżeli chodzi o związki, bo myślę, że w tej sferze jesteśmy po prostu ludźmi i każdy z nas chciałby być kochany, szanowany i zadbany przez tą drugą osobę. Myślę, że tureccy mężczyźni w porównaniu do polskich mężczyzn są o wiele bardziej zazdrośni o płeć przeciwną, mogą mieć problem z ubiorem. Ja tutaj nie mówię ze swojej tylko perspektywy, nie myślę, że to mój mąż mi tam zaraz, wiecie, kontroluje, co mam ubierać i tak dalej, ale mówię ogólnie rzecz biorąc, patrząc na tureckich mężczyzn, jak się zachowują w związkach i na turecki i na polskich mężczyzn, to myślę, że są bardziej zazdrośni i zaborczy. Ale z drugiej strony, ja już o tym wspominałam, moim zdaniem tureccy mężczyźni to są nieźli bajkopisarze, bardzo dobrze potrafią zabajerować dziewczynę, pięknie mówią o miłości. Polscy mężczyźni, cóż, mam wrażenie, że w związku są bardziej za jakby równouprawnieniem. Takie mam wrażenie, słuchajcie, no nie wiem, co bym mogła złego o polskich mężczyznach powiedzieć. Chyba nie ma czegoś takiego. Nie. Myślę, że tak, że taka chyba by była różnica. Nie dostrzegam większych różnic, naprawdę, może ja po prostu tego nie widzę, ale tak to mniej więcej wygląda, z mojej perspektywy oczywiście. Kolejne pytanie jest od Anetyka. Czy łatwo było zacząć nagrywać na YouTube? Czy miałaś duży stres przed opublikowaniem pierwszych filmików i czy nie bałaś się krytyki? Więc tak, totalnie nie było mi łatwo nagrywać na YouTube. Ja kupiłam kamerę, głównie z myślą właśnie o nagrywaniu na YouTube i to było w 2016 roku. Tak, w 2016 roku kupiłam moją kamerę, a jak wiecie, zaczęłam nagrywać na YouTube w 2019 roku. W ciągu tych 3 lat biłam się z myślami, czy to jest w ogóle interesujące, czy kogoś w ogóle będzie ciekawiło życie w Turcji, kultura Turcji i tak dalej, więc no bijąc się z tymi myślami, czas uciekał i nie nagrywałam tych filmików. W końcu potem zaczęłam coś tam nagrywać, ale jak zobaczyłam siebie na ekranie, jak ja mówię, co ja mówię, to dla mnie było to tak, tak to źle wyglądało. Nie mogłam się przemóc, nie mogłam się przyzwyczaić do widoku siebie na ekranie. Swojego głosu nie znosiłam i to zajęło mi bardzo, bardzo dużo czasu. Tak naprawdę do tego YouTube'a zaczęłam się przekonywać dzięki Magdzie, bo z nią nieraz pisałam właśnie w prywatnych wiadomościach i rozmawiałyśmy na ten temat. I Magda mnie bardzo zachęcała, żebym zaczęła nagrywać filmiki, za co jestem jej w ogóle bardzo wdzięczna, bo Magda już od początku mnie wspierała, także pozdrawiam cię, Magda. I jeszcze co mnie zachęciło do nagrywania i dodało takiej odwagi, to reakcja moich obserwatorów na Instagramie, kiedy ja pokazywałam bardzo często właśnie jakieś urywki z tureckich wesel i tłumaczyłam pewne rzeczy i dostałam wiadomości od kilku osób, dlaczego nie nagrywam na YouTube, że to jest bardzo ciekawy temat i czy bym mogła coś więcej o tych tureckich weselach opowiedzieć. Dlatego te tureckie wesela to był w sumie taki
jeden z pierwszych moich filmów, taki pierwszy mój większy pomysł na to, żeby nagrać o tych tureckich weselach. I tak jakoś się rozkręciło, bo po iluś tam filmach naprawdę człowiek przyzwyczaja się do siebie, widząc na ekranie i słysząc siebie, i już to nie jest dziwne uczucie. Myślę, że każdy się musi do tego przyzwyczaić. A co do krytyki? Czy ja się bałam krytyki? Aha, tutaj było pytanie. Stres przed opublikowaniem pierwszych filmików, czy był i czy się bałam krytyki? Stres oczywiście był, bo nie wiedziałam, jak zareagują przypadkowi ludzie, którzy trafią na moje filmiki. Nie wiedziałam, jak zareagują moi znajomi. To jest też właśnie takie bardzo dziwne uczucie, że no, człowiek się zastanawia, jak tam twoi znajomi, koledzy, koleżanki zareagują, jak twoja rodzina zareaguje, czy nie pomyśli sobie, czy się ciebie nie wyśmieje. No gdzieś tam chyba każdy człowiek ma z tyłu głowy takie myśli, ja też je miałam. Co do krytyki, oczywiście ja wiedziałam, że ta krytyka się pojawi i krytyka to jest dobra rzecz, jeżeli chodzi o konstruktywną krytykę. Natomiast czy ja się nie bałam tego, że ktoś mi przyjdzie i powie: jesteś turasem, ciapakiem jakiś i tak dalej, i tak dalej. Nie bałam się, bo po prostu to mnie nie rusza. Nie ruszają mnie komentarze właśnie tego typu, uwagi tego typu, takie do mnie osobiste wycieczki, próba obrażenia mnie, próba napisania, że jestem głupia albo że jestem brzydka i dlatego mam męża Turka, bo przecież Polak mnie nie chciał. No to jest oczywista rzecz. No jeżeli takie osoby potrzebują wylać jakiś swój żal i gniew w komentarzach i potrzebują mi to napisać i myślą, że mnie to ruszy, no to są w błędzie. Jeżeli potrzebują to zrobić, to niech to zrobią, bo dla mnie jest to parę kliknięć myszy, żeby ich zablokować albo usunąć. I tak, i takie osoby, które piszą bez sensu, które obrażają mnie albo właśnie moją rodzinę, to są po prostu takie komentarze usuwane i blokowane. Dlatego krytyka konstruktywna absolutnie się nie bałam. Natomiast takiej krytyki pustej, która dąży tylko do obrażenia mnie, absolutnie, absolutnie mnie to nie rusza. W sumie spodziewałam się, że będzie gorzej z taką krytyką, że będę ją gorzej znosiła, ale powiem wam, że w ogóle mnie takie coś nie rusza. Nie. Jest to może dziwne, ale serio. Chyba mam za dużo w życiu zajęć, żeby się przejmować takimi komentarzami. Szukam kolejnego pytania tutaj. Okej, okay, tutaj nawiążę do takich pytań, które się czasami pojawiają u mnie na kanale. I tutaj jest właśnie jedno z takich pytań. Pytania, które dotyczą mojego bardzo osobistego życia. Mówię tutaj o pytaniach na przykład na temat pracy mojego męża, na temat mojego życia zawodowego i tak dalej. Ja już to raz wspomniałam, o tym raz wspomniałam i wspomnę o tym jeszcze raz. Mój mąż pracuje jako urzędnik państwowy. Jako kto konkretnie i gdzie konkretnie, nie powiem i nie zdradzę. Dlaczego? Dlatego, że to nie jest tematem mojego kanału. Jakby wiecie, no, kiedy odpowiem na takie pytanie, to zaczną się kolejne pytania tego rodzaju. Właśnie zaczynają się pytania o moją pracę, o to, gdzie ja pracuję i tak dalej. I wiecie, ja nie chcę o tym opowiadać, bo uważam, że to nie jest interesujące i nie jest przede wszystkim tematem mojego kanału. Moje takie bardzo życiowe, prywatne sprawy. A uważam, że jeżeli chodzi o pracę, to jest to prywatna sprawa. Tak samo prywatną sferą jest dla mnie sfera religii, wyznania, moich poglądów politycznych i tak dalej. I czasami dostaję właśnie od was takie pytania. I na te pytania też odpowiadać nie chcę. Dlaczego? Dlatego, że każdy z nas ma swoje poglądy polityczne, ma swoje jakieś poglądy na temat religii, na temat wyznań, na temat filozofii i tak dalej. I kiedy ja o tym tutaj powiem głośno, to przyjdzie ktoś, kto będzie to podważał, kto będzie chciał próbować na ten temat dyskutować, a ja po prostu nie chcę na ten temat dyskutować, nie chcę się wypowiadać. Myślę, że moje poglądy polityczne i moje poglądy na temat religii ogólnie świata mogłyby się wydać dla niektórych kontrowersyjne, sprzeczne z ich własnymi poglądami, czy z ich własnym spojrzeniem na religię, na Boga i tak dalej. Dlatego takich tematów nie poruszam. Wiecie, mówię się, że
o religii, o polityce się nie rozmawia, bo to bardzo często prowadzi do kłótni, bo ludzie zbyt emocjonalnie do tego podchodzą. Dlatego ja na te tematy na moim kanale wypowiadać się nie będę, nie chcę i nie będę. Więc po prostu nie zadawajcie mi takich pytań, bo na nie nie odpowiem. Okej, to szukam kolejnego pytania. Okej, jest tutaj pytanie od Iwony Dębickiej. Po kilku latach mieszkania w Turcji, może odpowiedziałabyś na pytanie, jakie widzisz plusy i minusy mieszkania w tym kraju? Czego ci brakuje? Za czym tęsknisz? Plusy i minusy mieszkania w Turcji. Jest tego bardzo dużo, ja to oczywiście skrócę, żeby było tego mniej, żebym tutaj się nie rozgadała za bardzo. Więc podstawowe plusy mieszkania w Turcji to jest pogoda. Pełno miejsc do spędzenia wolnego czasu, do zwiedzania, na wakacje. Dalej, super jedzenie. Kolejna rzecz to ogólnie ludzie są bardzo mili, pomocni i ciepli. Piąta rzecz, nikt nas nigdy nie prześladował z tego też powodu, że jesteśmy małżeństwem mieszanym, czy też, że ja pochodzę z Polski, z rodziny katolickiej. Nie było nigdy takiej sytuacji. Nigdy nie czułam się gorsza. Plus do tego oczywiście to, że są duże mieszkania, to jest bardzo ogromny plus dla mnie. Myślę, że to są takie najważniejsze plusy życia w Turcji. Minusy. Minusem jest oczywiście niedbałość o środowisko. Wszędzie jest tak naprawdę pełno jakichś tam śmieci i tak dalej. Nikt na to nie zwraca uwagi. Jest brak właśnie śmietników, takich wiecie, przy chodnikach, żeby ludzie sobie mogli wyrzucać te papierki różne i tak dalej. Edukacja moim zdaniem też leży, jeżeli chodzi głównie o nauki humanistyczne i języki obce. To bym powiedziała, plus do tego te ciągłe pisanie testów i uczenie małych dzieci pisania testów, to jest dla mnie nie do pojęcia. Trzecia rzecz, oczywiście polityka, obecne nastroje polityczne w Turcji, jest to dla mnie dość spory minus. Czwarta rzecz, obecna sytuacja ekonomiczna w Turcji, która nie jest ciekawa, jak dobrze wiecie, jest ogólnie tragicznie w Turcji i najgorsze jest to, że Turcy nie robią z tym nic, tylko ponarzekają i jakoś to będzie. Jak to się mówi, çok şükür, żyjemy, mamy co jeść, więc no czego będziemy więcej oczekiwać? Takie podejście Turków mnie bardzo irytuje. Do tego te podejście typu, że coś jest ajib, czyli czegoś nie wypada. I oczywiście takie bardzo podejście ograniczające wolność drugiego człowieka pod względem związków, typu, że komuś coś nie wypada, albo że nie wypada mieszkać razem, albo że nie wypada sypiać razem. Myślę, że to jest sfera na tyle osobista, że nie powinny się do tego mieszać osoby trzecie, tylko sami zainteresowani. Natomiast wśród wielu jeszcze Turków pokutuje takie przekonanie, że czegoś nie wypada. Więc tak, myślę, że to są takie najważniejsze minusy. Za czym tęsknię? Oczywiście tęsknię za rodziną. Tęsknię za polską naturą, tęsknię za długimi letnimi dniami, tęsknię za polskim jedzeniem, ale mam tutaj na myśli takie polskie jedzenie, typu przygotowane przez moją mamę albo przez kogoś z mojej rodziny. Tęsknię za polskimi świętami, tęsknię, kiedy w Polsce wszystko zimą jest ubrane w lampeczki, przepięknie ozdobione. W Turcji oczywiście są też te ozdoby ala bożonarodzeniowe, oni to robią oczywiście z powodu Nowego Roku, ale to nie wygląda tak pięknie jak w Polsce. Więc tak, to są chyba takie najważniejsze rzeczy, za którymi tęsknię. Kolejne pytanie od Bożeny Bonia. Pierwsze, jakie cechy cenisz w ludziach? Myślę, że taką najważniejszą cechą, jaką cenię w ludziach, to jest empatia. Tak. Chyba to jest taka najważniejsza cecha. Szczerość, która idzie razem w parze z empatią i wtedy mamy naprawdę fajnego człowieka, który potrafi być szczery, ale jednocześnie jest empatyczny i wie, że czasami szczerość taka zbyt bezpośrednia może kogoś zaboleć, więc można to ubrać w inne słowa. Ważna jest dla mnie również słowność. Jeżeli ktoś jest słowny i dotrzymuje słowa, to jest to dla mnie
Bardzo ważne. W sumie te cechy staram się, żeby u mnie były również obecne, więc to są takie najważniejsze cechy, na które zwracam uwagę u innych osób. Czy do Eli zwracasz się wyłącznie po turecku? Tak, nasza Ela nie jest psem dwujęzycznym. Ela jest psem jednojęzycznym. No bo jeżeli ktoś zdecyduje się naszą Elą zająć podczas naszej nieobecności, to na pewno to będzie osoba z Turcji. Więc no łatwiej jest, jak pies zna turecki. Ja do niej mówię po turecku, ale oczywiście czasami mówię również do niej po polsku. Ona też rozumie po polsku, jak do niej mówię, z różnymi jakimiś akcentami i tak dalej. Tak, ale głównie po turecku. I ostatnie pytanie od Bożeny. To by jest trzecie pytanie. Gdybyś mogła zrobić coś szalonego, to co by to było? Zastanawiałam się nad tym, co by to było szalonego. Czy jestem taką szaloną dziewczyną? Co by to było? Myślę, że coś takiego typowego, klasycznego, typu, nie wiem, skok ze spadochronu. Ale nie, wiecie co? Dla mnie bardziej szalone to chyba były takie nurkowanie, ale w takich totalnych głębinach, tak jak nieraz schodzą właśnie nurkowie do takich jaskiń, tam gdzie wiecie, już jest ciemno, trzeba zapalić lampkę, to chyba to by było najbardziej dla mnie szalone, dlatego że ja mam strach przed głębinami morskimi. To się nawet jakoś specjalnie nazywa, kiedyś sprawdzam, ale nie pamiętam, więc teraz nie będę udawała, że pamiętam. Także tak, myślę, że to. Ja się nawet boję wypłynąć do miejsca, w którym nie widzę dna. I jest po prostu ciemność pode mną. Mam taką lekką fobię na ten temat, więc myślę, że to by było bardzo szalone, jak dla mnie. Tak. Tak, to by było bardzo szalone, bo bym musiała przełamać swój strach, więc zaszalałabym, słuchajcie. Więc tak, już widzę, że nagrałam dość sporo materiału i na pewno nie uda mi się zrobić z tego jednego filmu, więc podzielę ten materiał na dwa filmy i drugi film z pytaniami i odpowiedziami ukaże się już niedługo na moim kanale. Także to tyle z mojej strony na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał i że miło spędziliście ze mną czas. Do zobaczenia. Pa! Of all the magic places in the world I've been to, this is where my heart is. Oh, you know it's true, no matter where. So many times my feet know every brick and stone could wear a blindfold.